Dziękuję bardzo. Witam w naszym panelu panią dr Małgorzatę Misiak. Dzisiaj reprezentuję Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pana dyrektora Jacka Czonkowskiego z Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa oraz pana doktora Błażeja Mielczatka, dyrektora pionu rozwoju doradztwa transferu technologii oraz inkubatora technologicznego w Bełchatowsko-Kleszczowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Spotykamy się w EC1, miejscu, które wydaje się może być takim symbolem, jakie stoją przed też infrastrukturą, która zostanie opuszczona po działalności. Ta infrastruktura powstawała jeszcze w latach 70., 80., 90., była rozbudowana. No jest to typowe postsocjalistyczne przedsiębiorstwo, co by nie mówić, które, jak spojrzymy z lotu ptaka, ma ogromną infrastrukturę, drogi, chodniki. To jest miasteczko przemysłowe, można powiedzieć. Tutaj jesteśmy w miejscu, we fragmencie, no co chyba imponująco zrewitalizowanym obiekcie, który tak naprawdę powstaje już od kilkunastu lat. O tym jeszcze będziemy mówili bardziej w drugiej części. Budżet w skali kilkuset milionów złotych. Więc celem tej naszej części jest porozmawianie, jak tak naprawdę takie procesy przy tak wysokich budżetach przebiegają realnie. Na przykładzie tym konkretnym Żyrardowa, gdzie akurat też w tym przypadku mamy tkankę praktycznie w samym sercu miasta, prawda? O czym jeszcze pan z pewnością powie. Chciałbym, żebyśmy rzeczywiście uściślili, czym dysponujemy na dzisiaj, jakie są też doświadczenia już Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, przecież w realizacji projektów dotyczących przedsiębiorczości, podnoszenia innowacyjności, co powinno być tą siłą napędową dywersyfikacji. Więc może zacznę od naszego gościa z Żyrardowa, ponieważ oczywiście też kilka dni temu odwiedziliśmy w ramach projektu Żyrardów. Muszę powiedzieć, że byłem pierwszy raz i naprawdę też robi imponujące wrażenie cały proces, który państwo prowadzicie. Te już przywrócone do nowych funkcji obiekty naprawdę wyglądają imponująco. Ja cały czas mam wrażenie, jakbym wylądował, jakby mi ktoś zasłonił oczy i bym wylądował w Żyrardowie przy tym głównym obiekcie pofabrycznym, to myślę, że miałbym ogromne problemy, żeby nawet określić, w którym kraju jestem. Bo jednak on przypominać może i infrastrukturę brytyjską. Myślę, że najbardziej mi się tak kojarzy w sumie ze zdjęć, jak wyglądałem, ale też z drugiej strony widzimy jednak ten proces, który w Bełchatowie jeszcze nie zaistniał, czyli rozproszenie właścicielskie. Tak jak rozmawialiśmy, odwiedzając te obszary, to już też stanowi wyzwania, jeśli praktycznie działki obok siebie zaczynają należeć wraz z budynkami, opuszczonymi budynkami, do zupełnie innych właścicieli, więc będziemy z jednej strony mówili o kwestiach finansowych, ale z drugiej też o logistyce, no i to, co bardzo ważne, co jest kontynuacją naszej wcześniejszej rozmowy o kapitale ludzkim, jak angażować też mieszkańców, obywateli, ale może też uda nam się zahaczyć o kwestie instytucjonalne do takich procesów, które już u państwa trwają praktycznie blisko 20 lat. Może zaczniemy w takim razie od takiej krótkiej charakterystyki tego, co się w ogóle dzieje w Żyrardowie obecnie. Tak, znaczy faktycznie wspomniane, to jest 20 lat wdrażania i realizacji procesu rewitalizacji, poprzedzone jakby właściwie 10-15 latami upadku fabryki największego pracodawcy w mieście i w regionie, czyli fabryki włókienniczej. Co trochę jest podobne do tego, co może się wydarzyć w Bełchatowie, jeśli chodzi o skalę pracodawcy. Plus jakby położenie i właśnie ta centralna część miasta, takie ścisłe centrum Żyrardowa i taka wyrwa i luka w przestrzeni miasta, no bo proces oczywiście upadłościowy on trwał,
Natomiast de facto jakby samo zwolnienie to była kwestia kilku lat, kiedy redukowano właściwie z roku na rok zatrudnienie w tej fabryce, aż ją właściwie zamknięto. I Żyrardów stanął jakby przed wyborem drogi, w którym kierunku powinien podążać i co ma być jakby tym celem rozwoju miasta i właściwie jego funkcjonowania dalszego. Oczywiście były inne mniejsze zakłady, natomiast no, sercem Żyrardowa przez te dziesiątki lat była właśnie ta fabryka włókiennicza i my tak naprawdę po upadku fabryki, to ten proces to był tam rok 1997-1999-2004, kiedy już właściwie ostatni z tego przemysłu włókienniczego pracodawca zamykał swoją działalność. My już wtedy jakby widząc i namacalnie odczuwając to, co dzieje się w Żyrardowie, czyli wzrastające bezrobocie i konsekwencje tego problemu, problemy społeczne, przygotowaliśmy się i opracowaliśmy program rewitalizacji. To był dla nas dokument strategiczny opracowany na lata, bo jest to też proces, którego nie da się przewidzieć i zamknąć w przestrzeni, nie wiem, 10, 20 czy 30 lat, bo jakby też zmiany, które następują, no, powodują też potrzebę jakby aktualizacji, dostosowania do warunków i rzeczy, które dzieją się też w skali makro. I rozumiem, że tutaj inicjatorem były władze miasta? Tak, tak, dokładnie. Miasto jako samorząd był inicjatorem całego procesu, bo wiedzieliśmy, że to miasto tak naprawdę jako samorząd musi znaleźć gdzieś to światełko w tunelu i obrać drogę rozwoju Żyrardowa. Natomiast jest to proces, w który musimy zaangażować w kolejnych krokach jakby wszelkich interesariuszy tego procesu, tak? I przedsiębiorców, i podmioty, i mieszkańców, i organizacje pozarządowe, etc., etc. Natomiast my byliśmy inicjatorem tego procesu i to my opracowaliśmy wspólnie z ekspertami pierwszy program rewitalizacji. I to on w sposób bardzo szczegółowy pokazywał nam to, co chcemy zrobić i w jakim kierunku dążymy. I jakby, co jest też jakby taką podejściem jakby strategicznym, w sensie, w którym kierunku miasto chce się rozwijać. My postawiliśmy na turystykę jako jedną z głównych dziedzin rozwoju Żyrardowa ze względu na zachowane i bardzo bogate dziedzictwo, właśnie to poprzemysłowe i wyróżniające Żyrardów w skali, myślę, że i europejskiej, ale także światowej. Więc ku temu jakby służyły nasze działania i takie planowaliśmy. Natomiast jakby naszym głównym celem, którym nam przyświecał, to oczywiście zapewnienie odpowiednich warunków życia, znaczy cały czas myśląc o mieszkańcach, w kontekście ich tego, żeby mieli gdzie mieszkać, jak mieszkać i za co żyć, i też w kontekście rozwoju gospodarczego, tak? Bo Żyrardów jest też o tyle specyficzne, że jest bardzo silnie zurbanizowany, nie mamy przestrzeni, żeby ściągać kolejnych inwestorów, musieliśmy jakby wykorzystywać to, co mamy. Jakby nie myślimy o poszerzaniu granic Żyrardowa, bo wiemy, że jest to też jakby niemożliwe i byłoby bardzo trudne, więc wykorzystujemy to, co zastaliśmy, tą materię, którą mamy, te budynki, które powstały, które syndyk wyprzedawał, ale miasto zawsze starało się w jakiś sposób promować miasto jako miasto atrakcyjne, żeby ściągnąć tam inwestorów i podmioty, które dadzą też miejsca pracy. Postaram się trochę zarysować to, co jest podobne, a to, co różni. No, Żyrardów jest miastem leżącym na linii kolejowej, popularnej linii kolejowej, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Praktycznie można powiedzieć, że jest częścią aglomeracji warszawskiej, więc też łatwość sięgania do rynku warszawskiego jest dość łatwa. Jest miastem około 40-tysięcznym, a więc nieco mniejszym od Bełchatowa, który w tej chwili ma nieco mniej niż 60 tysięcy mieszkańców. Sama tkanka, o której mówimy, pofabryczna, o skali no, niewyobrażalnej, naprawdę to nie jest jedna fabryczka, to jest kilkadziesiąt budynków różnej wielkości, od budynków fabrycznych poprzez różne budynki funkcyjne, też zbiorniki wodne. To wszystko jest ulokowane w centrum miasta, więc też ta motywacja, rozumiem, władz miejskich w naturalny sposób musiała być silna, bo nieestetyczność też tej infrastruktury mogłaby wręcz odpychać, prawda, od miasta. Tutaj w Bełchatowie mamy sytuację taką, że
jest jednak na uboczu szlaków komunikacyjnych, jakby nie patrzeć. W tej chwili rzeczywiście ta linia kolejowa, która powstanie, no też jest linią drugorzędną, więc ona jest istotna, ale nie jest takim naturalnym napędem komunikacyjnym. I tereny, o których mówimy, praktycznie leżą kilka kilometrów od największego ośrodka na terenie i gminy Kleszczów, i Bełchatów, więc bardziej w tym procesie musi nas interesować oczywiście nie przeniesienie jeden do jeden działań, tylko pokazanie tych procesów, chociażby właśnie sprawczości władz lokalnych, czy też szczególnie procesu angażowania się społeczeństwa. Myślę, że jeszcze moglibyśmy chwilę powiedzieć o tym procesie, bo wydaje mi się, że w naszych materiałach, w naszych studiach przypadków, które opracowaliśmy, to jak Państwo zaangażowaliście mieszkańców w cały ten proces, może być uznawane za przykładowe. Czy mógłby Pan jeszcze trochę nam przybliżyć, jak to przebiegało? Tak, ostatnie lata jakby dość intensywnie staramy się współpracować ze społecznością lokalną, jakby też interesariuszami całego tego procesu rewitalizacji, bo bez nich jakby to by się nie udało. Znaczy miasto może planować i wymyślać mnóstwo różnych rzeczy, natomiast potem z realizacją będzie problem w jakiejś tam perspektywie czasu i to będzie chyba trochę takie bardziej uszczęśliwienie na siłę i zupełnie niepotrzebne. Staramy się i angażować mieszkańców, no my akurat w szczególności obszaru rewitalizacji, bo na nich nam zależy, ale też oczywiście mieszkańców, pozostałych mieszkańców Żelazowa w ten proces, znaleźć partnerów w postaci organizacji pozarządowych, bo myślę, że tutaj też jest jakby to wartością jakby dodaną, że mieszkańcom czasami łatwiej rozmawia się właśnie z takimi organizacjami pozarządowymi, które przychodzą, a nie z urzędnikami, z przedsiębiorcami, którzy działają na tym terenie i którzy też komunikują nam swoje potrzeby i problemy. I wszyscy jakby oni, jakby zaangażowani w ten proces, każdy znajduje jakby dla siebie tam jakieś pole działania i może w ten proces się wpisać i współpracować z nami, bo zakładamy, że wychodzimy jakby z urzędu i z budynku i współpracujemy z mieszkańcami w terenie, tam się z nimi spotykamy, tam jakby te rzeczy są gdzieś tam diagnozowane. My jakby sporo też pieniędzy ze środków unijnych, z pomocy technicznej, jakby przeprowadziliśmy szereg jakby działań właśnie takich partycypacyjnych, konsultacyjnych, ale też aktywizujących mieszkańców i lokalny potencjał organizacji pozarządowych. Bo to też było tak, że my w rejestrach na przykład mieliśmy 100 organizacji pozarządowych, a de facto tak naprawdę takich aktywnych było, nie wiem, 2 czy 3. My musieliśmy jakby też je zaktywizować do tego, aby tego partnera znaleźć w organizacji pozarządowej, żeby ona wspólnie z nami rozwiązywała zdiagnozowane problemy społeczne, ale także i szereg innych, więc ta jakby też przygotowanie się do tego procesu jakby wdrażania procesu rewitalizacji, zaangażowanie tych partnerów no daje jakby tą większą nadzieję na sukces i przyspiesza ten proces znacznie. Dziękuję bardzo. Przeskoczymy, pozwoli pani naczelnik, do Bełchatowa. Z uwagi na to, że no tak naprawdę, tak jak mówiliśmy w poprzedniej części, tutaj nie zaczynamy od zera. Jedną z inicjatyw poza Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów jest właśnie Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, który przecież powstawał po to, żeby przygotowywać region do zmian. Z taką intencją, o czym świadczy chociażby przecież też jego nazwa, która zawiera dwa kluczowe samorządy, można powiedzieć, w regionie. Park istnieje praktycznie już około 20 lat, więc zakładam, że nie wiem, czy pracujesz od samego początku, chyba nie, tak? Ale dość długo. No i mieliśmy praktycznie w tym czasie 3 perspektywy finansowe. Park w naturalny sposób był tą instytucją, która pozyskiwała środki na rozwój przedsiębiorczości, wzrost innowacyjności. Jak to wygląda generalnie na dzisiaj, jeśli chodzi właśnie o skalę zaangażowania? Tym bardziej, że wiemy, że z danych statystycznych, że region nie przodował w pozyskiwaniu środków generalnie, tak? Tak, to może zacznijmy od początku, czyli od tego, tak jak powiedziałeś, Pan, to co powstał w ogóle, jakie były założenia. I zacznijmy od tego, kto jest udziałowcem. Tak, gdzie mamy, można powiedzieć, dość niespotykaną konstrukcję, gdzie jest taki miks udziałowców, czyli są i samorządy, i fundacja jest, i są firmy, które działają komercyjnie, i jest uczelnia wyższa, czyli Politechnika Łódzka. Także
z jednej strony można było powiedzieć, że jest tutaj brak zbieżności interesów zachodzi z jednej strony, a z drugiej strony jednak podmioty były w stanie dojść do konsensusu po to, żeby taka instytucja powstała. Jesteśmy instytucją non-profit, także od prawie 20 lat nie działamy dla zysku, a dlatego, żeby rozwijać czy starać się wspierać przedsiębiorczość w regionie, w cały proces przedsiębiorczości. Teraz na bazie tych prawie 20 lat wypracowaliśmy sobie bardzo merytorycznie, na dziś można powiedzieć, dobrze przygotowaną kadrę, która wie, w jaki sposób uzyskiwać te środki, bo sami przygotowywaliśmy różne projekty, żebyśmy mogli wspierać tą przedsiębiorczość. Projekty rozumiane od prostych projektów, takich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podobnych troszkę do tego, co jest w Urzędzie Pracy, projektów związanych z uzbrojeniem stref inwestycyjnych, żeby zachęcić potencjalnych inwestorów, projektów, które były dużo bardziej znane, można powiedzieć, w całym kraju niż tylko w naszym regionie, czyli projektów czy to szkoleniowych, czy projektów związanych stricte ze startupami i z innowacyjnymi pomysłami, gdzie za ponad 17 milionów złotych utworzonych zostało 29 innowacyjnych podmiotów z innowacyjnymi pomysłami. Drugim takim projektem, bardzo bym powiedział wyjątkowym, jeżeli chodzi o skalę kraju, którego nie było, to uzyskaliśmy swego czasu dotację 6 milionów złotych na to, aby wspierać firmy w tym, żeby zrozumiały, co to są usługi badawczo-rozwojowe, żeby w ogóle chciały nawiązać współpracę z uczelniami czy z osobami, które mają jakieś doświadczenie w zakresie wdrażania różnych zmian, po to, żeby jednak szły krok dalej i żeby dalej się rozwijały. Także te dwa projekty dużo swego czasu nas też jako pracowników parku rozwinęły. Może to nie jest czas i miejsce, żeby opowiadać o wszystkich przedsięwzięciach, które robiliśmy bez tego w okresie 20 lat naprawdę dużo, jak na kadrę, którą mamy. No i jeżeli chodzi o same startupy może, no to kwestia jest tego typu, że to są przedsięwzięcia bardzo trudne. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to nie są proste, łatwe projekty. Tutaj jest bardzo dużo różnych zmiennych, bardzo dużo różnych elementów, które zaskakują na samym końcu albo przed podjęciem strategicznych decyzji, przed podpisaniem umów, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Także trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest ciężki proces, ciężki kawałek chleba, ale taki, który daje niesamowicie dużą satysfakcję, jeżeli coś z tego wyjdzie, bo jak wiemy, statystyki są nieubłagane, jeżeli chodzi o innowacyjne startupy. Z drugiej strony podejście, które z mojego punktu widzenia jest bardzo istotne też, to właśnie cały czas wspieranie i pokazywanie przedsiębiorcom, że wypracowanie innowacji to nie jest tak naprawdę coś kosmicznego, że mówimy tutaj o prostych rzeczach też, żeby przedsiębiorcy zrozumieli, tak, żeby zrozumieli, żeby chcieli po prostu zrobić ten mały kroczek do przodu. Myślę, że to jest takie miejsce, żeby właśnie zachęcić przedsiębiorców do tego, dlatego że musimy przetransformować naszą gospodarkę, tak? Żeby to zrobić, to dużo łatwiej będzie nam też współpracować z przedsiębiorcami, którzy już są w regionie. Nie tylko patrzeć na to, czy będą nowe firmy z zewnątrz, ale skupić się też na tych firmach, które mamy w regionie. Żeby to one zrobiły ten mały jeden kroczek, drugi, trzeci i żeby one same się też przetransformowały. Jeszcze to uściśle szukając tych porównań, no bo tutaj w przypadku Żelazowa sytuacja jest dość prosta. Jest tkanka miejska, ludzie, którzy utożsamiają się z miastem i praktycznie współuczestniczą w przebudowie nadaniu nowych funkcji atrakcyjności do miasta. Tutaj jest inna sytuacja, bo już w samej nazwie są dwie gminy, ale też doskonale wiemy, że tych gmin takich bezpośrednio powiązanych chociażby poprzez przepływy opłat, podatków jest kilka, które już wymieniałem w poprzedniej części. Czy tutaj obserwujecie jakieś takie zainteresowanie większe w jakichś fragmentach chociażby powiatu bełchatowskiego, czy to rzeczywiście są osoby bardziej z samego miasta Bełchatowa jako stolicy regionu, czy gdzieś z dalszych obrzeży, czy w ogóle taka wiedza
funkcjonuje? Tak. Czy to ma znaczenie? Może nie ma. Oczywiście, że ma. Tak, to jest chyba kluczowa sprawa, żeby były osoby, podmioty do współpracy. Tutaj mogę podać przykład ostatnich lat, w momencie, kiedy były koncepcje Krajowego TPS, Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, gdzie nie mieliśmy pomocy technicznej, ale swoimi jakby zasobami realizowaliśmy badania, współpracowaliśmy z firmami, z instytucjami, żeby wypracować diagnozę, właśnie taką, jak pan tutaj powiedział, żeby rozmawiać z ludźmi na dole, co oni potrzebują, co oni chcą. I my taką diagnozę wypracowaliśmy, mamy też, powołaliśmy porozumienie z innymi podmiotami z naszego regionu, z Izbą Gospodarczą w Bełchatowie, z dwoma instytucjami z Kleszczowa, czyli z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów i z Areksem. I razem pracowaliśmy nad tym, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest im potrzebne, zobaczyć, jakie my mamy doświadczenie i co możemy z tego zrobić. I powstało z tego bardzo, bardzo dobre, wydaje się, przedsięwzięcie, które zostało na poziomie krajowym ocenione, które chcielibyśmy rozwijać teraz. I to był taki moment, gdzie zobaczyliśmy, gdzie, w jakim miejscowości, w jakiej lokalizacji z tych 35 gmin, które są w obszarze transformacji, są osoby zainteresowane w ogóle współpracą. Są ludzie, którzy jakby widzą, co się dzieje i chcą wyjść, zrobić ten krok do przodu, chcą się rozwijać, chcą zadbać o ten region, chcą go transformować po prostu. Także tych osób, tych instytucji jest dużo więcej niż sam Bełchatów oczywiście. Tak. No tak, jakby wiemy, że te procesy wymagają zaangażowania ludzi, środków. Myślę, że jest odpowiedni moment, żebyśmy przeszli do tego, czym dysponujemy na dzisiaj. Nie wszyscy, którzy tutaj są na sali, czy będą mieli kontakt z tym panelem, innymi kanałami, mają na pewno świadomość, więc bez slajdów pewne rzeczy trudno się pokazuje, ale może uda nam się przybliżyć generalnie. Tak, więc mamy w tej perspektywie absolutnie nowy fundusz sprawiedliwej transformacji poświęcony przekształceniom gospodarczym, społecznym, przestrzennym tego regionu. To jest ponad 320 milionów euro w perspektywie kilkuletniej, ale mamy też dodatkowe instrumenty. Proszę nie zapominać, że te 35 gmin może też korzystać z tego głównego komponentu funduszy europejskich dla łódzkiego, dlatego że to są też dodatkowe środki. Pani sekretarz wspomniała o miejskim obszarze funkcjonalnym i on też ma specjalnie dla siebie wyodrębnioną pulę środków na przeróżne działania rozwojowe. Parę dni temu była na Śląsku konferencja, gdzie swoją ofertę prezentował także Europejski Bank Inwestycyjny. Tam bardzo wyraźnie wskazano, że oprócz tego pierwszego filara, czyli środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, samorządy, w tym powiatu piotrkowskiego, sieradzkiego, mają jeszcze instrumenty pożyczkowo-grantowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, osobną pulę dostępną w ramach postępowań konkursowych. I istnieje coś takiego jeszcze nieprzećwiczone przez nas, mianowicie nowy instrument unijny InvestEU, który dawałby gwarancje dla bardziej ryzykownych inwestycji prywatnych i publicznych, właśnie nakierowanych na transformację gospodarczą. A więc, drodzy Państwo, pieniędzy jest naprawdę, środków na transformację jest brud. To, co mnie cieszy, ponieważ całe życie, że tak powiem, zawodowe zajmuje się funduszami od strony akademickiej, teraz kilka lat od strony praktycznej, to, że naprawdę jest mobilizacja sił, zarówno w takiej warstwie finansowej, no bo ta koperta dla tego naszego regionu w transformacji jest naprawdę olbrzymia, ale także w ludzkiej. Sama moja obecność tutaj, a zastępuję panią dyrektor Olszewską, która jest szefową Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a ja jestem naczelnikiem w Departamencie Funduszy dla Łódzkiego, pokazuje, że współpracujemy, żeby wspólnie z Państwem, żeby tutaj transformować ten obszar, ale także mamy pomoc techniczną ze strony partnerów naszych europejskich, tutaj wspólnie z instytucjami
otoczenia biznesu, uśmiecham się do pana i do pani prezes. Będziemy za chwilę projektować wsparcie małych, średnich przedsiębiorstw na obszarze... Właśnie, może powiedzmy trochę o generalnie tych kierunkach inwestycji, tak? Mhm. Bo mamy trzy sfery, mhm, gospodarczą, społeczną, przestrzeń. Tak. Trzy sfery, one tutaj... Rozmawialiśmy o długoletnich wizjach, mówiliśmy też o tym, jak bardzo dynamicznie zmienia się świat, jakie wyzwania przynosił, więc zarówno program Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego, jak i ta część poświęcona transformacji, ona jest zaprojektowana bardzo szeroko. Czyli jak przyjrzą Państwo sobie zarówno ten główny komponent funduszy, jak i ten priorytet dziewiąty poświęcony transformacji regionu bełchatowskiego, to znajdą Państwo bardzo dużo przeróżnych kopert pod trzema tytułami: gospodarka, przestrzeń i społeczeństwo. Więc naprawdę trudno jest wymienić tutaj podczas tego naszego spotkania wszelkie te obszary interwencji. One też będą jeszcze podlegały modyfikacjom, prawda? Dlatego, że mamy program Fundusze dla Łódzkiego, mamy szczegółowy opis osi priorytetowych, tych priorytetów, ale on też podlega rewizjom, więc tutaj możemy jeszcze modyfikować założenia tych interwencji. Czyli co? Większość z nas z tymi funduszami ma styczność, ale warto, żeby powiedzieć może, że większość tych środków jest zaprojektowana na podnoszenie efektywności gospodarczej, tak, czy wzrost innowacyjności. Zdecydowanie, zdecydowanie. Dywersyfikację. Tak, uznaliśmy, że w tym momencie, czyli w momencie rozpoczynania tak naprawdę procesu transformacji, to co jest absolutnym wyzwaniem dla tego regionu, to jest jakby przełamanie tej monokultury energetycznej, prawda? Nawet w kierunku innej energetyki, ale jednak to jest ten problem. Jakby dominacja kompleksu bełchatowskiego w gospodarce tego regionu. Stąd też była świadoma decyzja, żeby gro ze środków dostępnych na lata 2021-2027 przeznaczone było na gospodarkę, na poprawę innowacyjności, na dywersyfikację, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Około 15% przeznaczone jest na tą sferę społeczną, ludzką. I tutaj może się zatrzymajmy, bo też pani Katarzyna, która reprezentowała samorząd, jest zaangażowana bezpośrednio w działania, tak, które mają na celu przygotowanie szkół w regionie do nowych zawodów, prawda? Tak. Ważne, żeby też to wybrzmiało, no bo to też tworzy atmosferę w tych najmłodszych pokoleniach do tego, tak, aby móc się zaangażować w rozwój regionu już praktycznie teraz. Tak. Wybierając kierunki szkół średnich, mhm, czy też później studiów. Absolutnie, tutaj ten wysiłek jest naprawdę ogromny ze strony samorządu i naprawdę imponuje taka jego długofalowa wizja tych procesów. I faktycznie w tych 15% środków, które przeznaczone są na tą sferę społeczną, to co dla nas jest szczególnie ważne, to szkolnictwo zawodowe plus przekwalifikowanie pracowników, osób biernych zawodowo, czyli jakby zmiana profilu ich kwalifikacji. Uznaliśmy, że to będzie ten moment, kiedy jest jeszcze czas spokojnie jakby iść w stronę nowych zawodów, nowych umiejętności, nowych kwalifikacji. To częściowo będzie realizowane przez stworzoną przez Urząd Marszałkowski i Polską Grupę Energetyczną Centrum Rozwoju Kompetencji. Tak. To no mówimy o tym dlatego, żeby też nie powstało takie wrażenie, że zaczynamy od zera. Tak? No, są pewne przyczółki, które należy przebudowywać, wzmacniać. Absolutnie. Mhm. I iść do przodu. Przejdę ponownie do Żyrardowa, ponieważ zainwestowaliście Państwo w przeciągu tych blisko 20 lat, z tego co pamiętam, około 200 milionów, tak? Czy ponad 200, tak, milionów. Czy jest szansa, żeby Pan troszeczkę tak sięgnął? Wiem, że z każdego stanowiska inny fragment tych procesów widać. Na co głównie te środki były potrzebne, w co były inwestowane? Znaczy, mówimy tutaj oczywiście tylko o środkach, które jakby pozyskiwał, czy jakby przeznaczył samorząd i miejskie spółki. Nie mówimy tutaj o tym, co zainwestowały prywatne, tak, podmioty. Znaczy, Żyrardów przez te właściwie 15 lat tego regresu
upadku jakby fabryki i też jakby upadku, który pociągnął ze sobą problemy w sferze technicznej, bo to też trzeba mieć na uwadze, że zakłady żyrardowskie utrzymywały szereg budynków użyteczności publicznej, szkoły, domy kultury, przedszkole, etc., etc., co potem musiało stać się w sposób właściwie taki naturalny własnością miasta i miasto musiało zapewnić całą tą ofertę. Plus, że to też są obiekty pochodzące z wieku XIX głównie, początku wieku XX, czyli obiekty zabytkowe. Te środki głównie były przeznaczane na różnego rodzaju remonty i adaptacje obiektów i przywracanie gdzieś tam też pierwotnych funkcji, więc ale też jakby w kontekście myślenia tego strategicznego, czyli rozwoju turystyki. Remontowaliśmy dawny Dom Kultury Resursy za 15 milionów złotych, przystosowując go właśnie do funkcji kulturalnej i turystycznej z miejscami noclegowymi. Powołaliśmy Muzeum Miarstwa w budynkach pofabrycznych po to, aby zachować właśnie to dziedzictwo w wymiarze materialnym, ale też niematerialnym, jako tą spuściznę i to, co Żyrardów wyróżniało na przykład od Łodzi, gdzie dominowała bawełna w Żyrardowie len. To cała infrastruktura związana z drogownictwem, w ostatnich latach z zielenią, odtwarzanie historycznego układu zieleni, ale też powstawanie nowych terenów zieleni. Więc jakby to były działania, które próbowaliśmy też trochę jakby dogonić świat, który szedł do przodu, a Żyrardów przez te 15-20 lat musiał się zatrzymać i znaleźć jakby na siebie sposób, więc te wszelkie zapóźnienia próbujemy głównie tymi środkami właśnie unijnymi nadrobić, ale to też jakby pieniądze właśnie na aktywizację organizacji pozarządowych, na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, czyli jakby myślenie w ogóle o OPS-ach i jakby tej zmiany, rozwoju wolontariatu, przedsiębiorczości, promocji jakby miasta, więc to były jakby pieniądze, które zwróciły też uwagę na Żyrardów, jakby inwestycje samorządu spowodowały, że prywatni inwestorzy jakby zaczęli interesować się miastem, w którym się po prostu coś zaczęło dziać i dziać się dobrze, tak, w tym ten aspekt jakby pozytywny i ten cały proces rewitalizacji był też doskonałą reklamą dla Żyrardowa. Myślę, że ważne jest też powiedzieć w kontekście tych przemian, które dopiero czekają region bełchatowski, jakie wyzwania są na styku z przedsiębiorstwami, z właścicielami. Trochę o tym rozmawialiśmy, zwiedzając Żyrardów. To, co w tej chwili w Bełchatowie jest pewną szansą, to że większość tych terenów należy do jednego właściciela. Komentowałem w sytuacji opisu aktualnych stanów prawnych i zaangażowania właśnie, że to jest szansa do wykorzystania. Ważne, żeby wiedzieć, co się dzieje wtedy, kiedy takie tereny zaczynają mieć rozproszone właścicielstwo, jak chociażby tutaj w centrum Łodzi, w którym jesteśmy. Tak, znaczy w Żyrardowie faktycznie nastąpiła bardzo trudna sytuacja, ponieważ syndyk mas upadłościowych, który wyprzedawał majątek dawnej fabryki, no on jakby nie skupiał się na tym, żeby sprzedać jakiś kompleks jednemu inwestorowi, tylko on po prostu wyprzedawał majątek, bo chciał jak najwięcej pozyskać środków i to spowodowało, że ta fabryka... Bo ta fabryka po prostu zbankrutowała. Tak, dokładnie. I syndyk wyprzedawał majątek i jakby dzieląc czasami trochę mało logicznie działki, wyprzedawał poszczególne budynki i my też stanęliśmy w takim momencie, kiedy pojawiało nam się różni inwestorzy na terenie na przykład dawnej centrali zakładów miarskich, gdzie mieliśmy kilka podmiotów działających, każdy miał gdzieś tam swoją wizję, potrzeby i też był na różnym etapie inwestowania w ten obszar. I tu jakby też była rola samorządu, aby właśnie w tym programie rewitalizacji, w dokumencie strategicznym, jakby przewidzieć, jak ten obszar ma wyglądać, aby zaplanować to też w miejscowych planach, jakby przewidzieć funkcję tego obszaru, bo widzieliśmy, że ten przemysł już na ten teren nie powróci. Budynki musiały znaleźć i obiekty musiały znaleźć swoje nowe funkcje, głównie właśnie mieszkalne i usługowe, czy jakieś edukacyjne, kulturalne, więc jakby rolą samorządu było taki trochę master plan, patrzenie z góry na cały ten obszar. Potem pogodzenie jakby tych różnych inwestorów, różnych podmiotów, które tam się pojawiły, wstrzymanie też pewnych inwestycji, bo jak widzieliśmy, że na przykład jeszcze mamy wiele obiektów niewyremontowanych, to bez sensu jest budować tam drogę, która zaraz zostanie zniszczona, więc jakby to planowanie w perspektywie czasu
też było potrzebne, żeby właśnie nad tym wszystkim zapanować. Przechodząc do Bełchatowa, myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym zalążku projektu Energopolis, który od pewnego czasu, znaczy który tak naprawdę jest wynikiem takiej współpracy sprzed blisko 2 lat, prawda, tego środka okresu aktywizowania się. Mówię też w kontekście tutaj tych przemian w Bełchatowie, znaczy w Żelazowie, ponieważ w Bełchatowie mamy taką sytuację, że my dopiero pewne procesy musimy przewidzieć. Mamy właścicielstwo, mocne właścicielstwo. Teraz jak przekonywać praktycznie tych właścicieli, czyli koncernu, spółek zależnych, do współpracy, do tego, żeby spojrzeć, żeby skupić się, tak jak tutaj, na takim kierunku wybranym. Tutaj jest turystyka. U nas wydaje się, że ta turystyka to jest jakaś perspektywa znacznie dalsza, prawda? Ponieważ ona może się wiązać bardziej z zakończeniem rekultywacji terenów. Wcześniej to raczej ten teren będzie odpychał turystycznie. No chyba, że będzie to turystyka tak wysublimowana jak, nie wiem, jazda kładami po wyrobisku. Wtedy rzeczywiście może przyciągać, ale nie wiem, czy o taką akurat nam chodzi. W którym momencie jesteśmy z takim patrzeniem właśnie na te procesy? Ciężko powiedzieć, w którym momencie, bo... Poza tym, że w początkowym. Tak. Na pewno nie startujemy od zera, to co rozmawialiśmy. I wydaje mi się, że ten moment to jest taki bardzo ciekawy, ze względu na to, że większość środowisk zobaczyło, że trzeba współpracować. I nie wygląda to już tak, jak wyglądało to 2 czy 3 lata temu, że sami próbowaliśmy coś zrobić, tylko jest dużo więcej środowisk zaangażowanych. To, co pani Kasia mówiła, współpraca między samorządami, to, że z grupą PGE są rozmowy, są jakieś elementy, czy szukanie elementów spójnych, to wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy to jest taki przeddzień ustalenia tych planów strategicznych, bo tak jak mówisz, turystyka w naszym przypadku to raczej jest dalej niż bliżej, tak? Odległy etap. No, jeśli byśmy się trzymali harmonogramu, który jest prezentowany przez Polską Grupę Energetyczną, to wyrobisko będzie zagospodarowane w roku wypełnione wodą, w roku 2070, czyli skala 50 lat. Niewyobrażalna, gdybyśmy spojrzeli na rok 1970, co się działo w Polsce, ja się urodziłem wtedy, więc trudno sobie nawet wyobrazić, jak będzie wyglądała Europa, Polska w roku 2050. A z drugiej strony musimy przynajmniej na 20 lat do przodu patrzeć, bo tak jak spojrzymy, będziemy w kolejnym panelu więcej mówili o EC1, czy na te procesy, no to one jednak ewidentnie zajęły na dzisiaj 20 lat, a ten proces przecież chyba nawet jest w środku. Tak. Jest w środku tak na oko, prawda? Tak, dokładnie. I to jest jakby, to znaczy, my już po tych 20 latach wreszcie jakby widzimy efekt tego odbicia się od dna, tak, tego, że jakby Żelazów odżył, że jakby jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, że ściągamy jakby też ludzi z zewnątrz do zamieszkania, że to bezrobocie nie stanowi już głównego problemu w Żelazowie, że zniwelowaliśmy szereg problemów społecznych, natomiast no, musimy jakby patrzeć właśnie w tej perspektywie jakby czasu, tak, w sensie, że to nigdy nie zadzieje się szybko. Nawet gdybyśmy pompowali, podejrzewam, tam ogromne pieniądze, no to jakby to wymaga też pewnego czasu po prostu, oswojenia się. Ja pamiętam te kilka lat temu, kiedy inwestowaliśmy na terenie właśnie centrali dawnych zakładów miejskich, gdzie przychodzili, tam byli pracownicy i mówili, że jakby to wszystko jest bez sensu i po co, tak? A teraz jakby widzimy, że te decyzje, które były tam podjęte, były po prostu słuszne, w sensie, że jakby Żelazów nie miał innej alternatywy. W sensie musieliśmy, żeby miasto nie upadło tak naprawdę i żeby jakby nie stracić większości mieszkańców, musieliśmy podjąć jakby czasami dość radykalne działania, co też wynikało z tych naszych uwarunkowań, że ta fabryka była w ścisłym centrum Żelazowa i wiadomo było, że żaden przemysł tak naprawdę tam już po prostu nie wróci i nie będzie możliwości, nawet gdybyśmy chcieli, żeby on tam po prostu funkcjonował. Tak sobie myślę, że Państwu udało się dwie ważne rzeczy przynajmniej, jeśli chodzi o ten proces, czyli
po pierwsze utrzymanie też tej przemysłowo-historycznej tkanki, gdzie jednak jest duży obiekt o charakterze muzealno-edukacyjnym, mm-hmm. prawda, który jest atrakcją, wydaje się na tyle, no, może nie porównywalną z EC1, ale jednak atrakcyjną dla wycieczek szkolnych czy rodzinnych wypraw, prawda, żeby poznać, jak wyglądała fabryka, no 100 lat temu może nie, ale kilkadziesiąt lat wstecz. No i rzeczywiście wybrać ten, wydaje się, kierunek w postaci bycia atrakcyjnym obiektem turystycznym dla takiej turystyki miejskiej, wokół którego te decyzje wszystkie zapadały, tak? Tak. Znaczy, tu trzeba też mieć na względzie to, że jakby turystyka jest jedną z takich strategicznych, zapisanych w strategii dziedzin, którą chcemy rozwijać, bo sam jakby program rewitalizacji był programem, który miał rozwiązać problemy społeczne. Jakbyśmy zdefiniowali tę turystykę, bo może się kojarzyć ludziom, że to jest wyjazd w góry czy nad morze, prawda? A ta turystyka tutaj jest specyficzna, to jest taka turystyka atrakcji miejskiej. Tak, miejska, weekendowa, jakby my oczywiście też głównie liczymy na turystów z Warszawy, bo tam blisko się powoduje, że ten ruch... Czyli taki wyskoczenie na jeden dzień, tak, jeden dzień, taki żeby weekend czas. Spędzenia, tak, w innym miejscu atrakcyjnym, o ciekawej właśnie historii z wyjątkowymi obiektami zabytkowymi, ja też jakby nie ukrywam, ale mogę tylko powiedzieć to po cichu, no jakby my też jakby w tej perspektywie jakiś czasu planujemy wpisać Żyrardów na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo jakby ku temu jakby to dąży. Ta osada fabryczna i sama fabryka, która zachowała się prawie w 100% i nie jest zniszczona w czasie wojen, jest na tyle unikatowa i atrakcyjna, że... Bez wizyty nie da się tego opisać, prawda? Ja tak uważam. Znaczy, na pewno zorganizuję wizytę przy Żyrardowie studyjną, bo nie zdaję sobie sprawy, jak to jest obszar. Nie tysięcy hektarów, tak? No może set. W samym to ścisłe centrum Żyrardowa to mamy około 70 hektarów jakby tej zabytkowej osady fabrycznej, która jest tym takim unikatem. W każdym razie można się zmęczyć spacerowym. Tak. Kilka godzin. Myślę, że tak. 2-3 godziny, tak mniej więcej, żeby sobie wyobrazić, o jakim terenie po prostu mówimy. To nie jest spacerek do trzech budynków, to jest po prostu ogromna fabryka, porównywana myślę z kompleksem manufaktury, tak. Jeśli chodzi o rozłożystość. Ja tylko jeszcze chciałbym nawiązać o propozycji tej współpracy gmin, bo to jest jakby kluczowe też w rozwoju miast. Jakby my patrząc po tej ostatniej perspektywie unijnej, gdzie pracowaliśmy w ZIT-ie warszawskim, teraz będziemy jakby współpracowali w nowym superregionie żyrardowskim. Natomiast ta współpraca gmin wydaje mi się, że jest tutaj jakby kluczowa. To, ten temat, który się tutaj przejawia, jakby ta Żyrardowa dał też dodatkowy impuls rozwojowy, bo ta współpraca pomiędzy gminami, budowanie wspólnych ścieżek na przykład rowerowych, całego systemu parkingu w systemie parkuj i jedź, czy niskoemisyjnego transportu, jakby to są rzeczy, które poprawiają warunki życia mieszkańców i miasto dzięki temu staje się też atrakcyjne, plus jakby przepływ tej wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy samorządami jest kluczowy i myślę, że tutaj dla właściwie całego regionu jakby bez tej współpracy samorządów, które powinny być właśnie też takim inicjatorem trochę pewnych działań, myślę, że będzie trudno. Domykając już tę część, chciałem zadać takie pytanie, jakie mamy przewidziane właśnie takie procesy aktywizujące obywateli, instytucje zaangażowane, choćby właśnie w uściślenie projektowania, wydatkowania tych środków, prawda, bo powiedzmy sobie szczerze, urzędnicy są bardzo mądrzy, doświadczeni, ale pewnie nie wszystkie niuanse są w stanie przewidzieć, wychwycić. Jak sobie na dzisiaj z tym radzicie? Absolutnie nie jesteśmy w stanie wychwycić. Żeby włączyć obywateli w współtworzenie. Tak, ja myślę, że ten czas powstania funduszy europejskich dla ludzkiego, teraz Departamentu FST, to jest taki czas naprawdę bezprecedensowej aktywności też nas jako urzędników, jakby wychodzeniu do środowiska i pytaniu, zadawaniu pytań, konsultowaniu, słuchaniu, no bo my stąd pozyskujemy olbrzymią wiedzę na temat potrzeb środowiska lokalnego, więc to jest dla nas nieodzowne. Wiele rzeczy już jest zaprojektowanych tutaj przy bliższej, dalszej współpracy z państwem, ale też wspomniałam w poprzedniej wypowiedzi o tym i to jest dla nas duża
przygoda, można powiedzieć. Mianowicie pozyskaliśmy ze środków unijnych dwie takie formy wsparcia technicznego na dopracowanie koncepcji projektów. Jedno tutaj, będę się uśmiechać do pani prezes i do pana, będziemy za chwilę organizować w terenie spotkania z potencjalnymi przedsiębiorcami, z pracownikami, z wszystkimi tymi osobami, które chciałby pomyśleć o założeniu działalności gospodarczej, o rozwinięciu firmy. I to będą spotkania, które pomogą nam dopracować koncepcję wspierania przedsiębiorczości na obszarze transformacji. I to dla mnie, powiem szczerze, pracuję kilka lat w urzędzie, jest pierwsza taka inicjatywa, gdzie autentycznie wychodzimy w region, pytać, wspólnie ustalać pewne rzeczy. Czy już jest tak źle, czy tak dobrze? Nie, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bardzo dobry. Bo dla mnie też jako ekonomistki, no, ten sygnał musi pochodzić z rynku. Najmądrzejszy urzędnik zza biurka nie wymyśli, jak coś na szczeblu lokalnym ma działać, naprawdę. Słuchajcie, tak dobrze zabrzmiało, że chyba zrobimy w takim razie przerwę. Czy ktoś... czy etatowy komentator na to proszę. Ja mam ADHD, więc proszę mi wybaczyć. Jedna refleksja, jedno pytanie. Refleksja taka tutaj. Apelujemy do starostwa, żeby uruchomił procesy kształcenia przyszłych pracowników. Mówię tutaj jako przedstawiciel przedsiębiorców, czy organizacji skupiającej przedsiębiorców. Na pytanie, kogo powinniśmy dzisiaj zacząć szkolić, żeby za 5 lat mieć potencjalnego pracownika, przepraszam, ale nie umiem odpowiedzieć, więc nie wymagajmy. Ja nie bronię tutaj starosty czy naczelnika tego wydziału. My nie umiemy sobie odpowiedzieć, my nie planujemy tego tak daleko, a uruchamianie dzisiaj tych umownych operatorów kopalko ładowarek, jak to nie tak dawno było, powoduje, że wyprodukujemy operatorów, tak to nie ma kopalko ładowarek w całej Europie, bo taki był system. To taka refleksja na marginesie. Spróbujmy tym ludziom pomóc, a nie żądajmy od nich, żeby oni przewidywali, co my za 5 lat będziemy potrzebować. Pytanie do pani doktor jest takie. Przy tych ryzykownych inwestycjach osobiście zakładam, że jak na 10 wyjdą nam 2 czy 3, to one zrekompensują te pozostałe koszty, ale jaki jest stopień determinacji w urzędzie, żeby pomóc tym ludziom? Bo ja nie chciałbym tam powodować, że komuś się uda, bo będę odpowiadany za tych, co się nie udało i jak tam utopiliśmy 10 tysięcy, to ja z tak zwanej ostrożności procesowej w ogóle bym się nie ruszał. Jaki jest stopień determinacji? Bo tylko ten element ryzyka jest w stanie podnieść tą gospodarkę na nowe tory. Wczoraj byłem uczestnikiem takiej konferencji, zresztą z panem Maćkiem na elektrowni, gdzie przedstawiono niekiedy różne nowe rozwiązania. Ktoś musi zaryzykować, ktoś musi zdecydować, czy mu się uda. My widzimy, jak się komuś udało, jak się komuś nie udało, to my go odrzucamy gdzieś tam na tylny korytarz. I jeszcze jedna refleksja polegająca na tym, znaczy dotycząca procesu rewitalizacji. Pan doktor tutaj wspomniał o wyrobisku, o jednym z elementów tylko tego kompleksu paliwa energetycznego. Gdybyśmy chcieli zrewitalizować no na przykład jeden blok dla potrzeb turystyki tego typu, to proszę pamiętać, że zostaje nam jeszcze 11 czy 12 bloków, z którymi nie da się tego typu operacji zrobić. Obszar zespołu tego bełchatowskiego to jest około 10 tysięcy hektarów. My rozmawiamy o 70 hektarach. I to też jakby tak, nikt się do państwa tu pamięta w manufakturze, gdzie gościa, który był nie likwidatorem czy syndykiem, posadzono do więzienia, bo była obawa, że wziął pieniądze. Proszę zobaczyć, co zrobił, ile z podatków, CIT-u, PIT-u, od nieruchomości, wszystkich innych rzeczy. Pewnie gościa rok później usprawiedliwiono, wypuszczono, no ale na wszelki wypadek, bo być może wziął. Nie wiem, czy wziął, nikt tego nie wie. Natomiast proszę zobaczyć, co zrobił, ktoś mu dał medal. To, co jest dzisiaj manufaktura, jest podziwiana przez większość Europy. A my mówimy ciągle o tym, że tam ktoś wziął łapówkę, nawet nie wiedząc, że wziął. Czyli pytam do pani doktor, jaki jest stopień determinacji, na ile państwo możecie sobie pozwolić przy tych ryzykownych inwestycjach, bo czasami w tych rozmowach z potencjalnymi inwestorami ten element ma znaczenie. Ma, oczywiście. I jeśli chodzi o większy poziom ryzyka, to wtedy jakby odsyłam do tej inicjatywy InvestEU, dlatego że tam jest ten system gwarancji. My z racji na jakby konstrukcję i takie techniczne aspekty wdrażania funduszy unijnych, my musimy się jakby skupiać na tych przedsięwzięciach, które mamy dużą szansę, że tak powiem, zrealizować i doprowadzić do końca.
Dlatego, że proszę zobaczyć, my mamy te projekty, mówiąc już bardzo tak technicznie, owskaźnikowane, czyli zakładamy sobie określone cele, jesteśmy z nich rozliczani, musimy te cele realizować. Ten, kto bierze od nas pieniądze, mówiąc kolokwialnie, również musi je zrealizować i są dość duże umowne jakby obwarowania i sankcje za niezrealizowanie tych projektów do końca. Czyli my w urzędzie, w obrębie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest jednym z filarów tej transformacji, my musimy skupiać się na tych przedsięwzięciach mniej ryzykownych, które już, dlatego tutaj jak rozmawialiśmy w pierwszej części panelu, to tak bardzo wybrzmiało i też sobie pomyślałam, że to, co jest dla mnie sukcesem tych naszych projektów, to jest przemyślana koncepcja. Proszę mi wierzyć, od lat przyglądam się tym projektom, oceniam je i bardzo widać, który projekt był pisany z myślą, że wiem, co chcę konkretnie zrobić. Mam to głęboko przemyślane, zbadane wstępnie, prawda? A są takie projekty, które są bardziej pisane z myślą, a są pieniądze, no to tutaj skrzyknijmy się i napiszmy projekt, prawda? One często przechodzą ocenę, bo one są bardzo dobre pod względem takim technicznym. Spełniają wszystkie warunki, są piękne, piękne formuły, zdania, ale jakby nie ma tam w tych tej takiej gruntownej analizy. To w sumie ładnie widać w zasadach jak przyznawania pomocy publicznej przez Unię i tam jest takie zdanie klucz, że te środki mają być takim elementem zachęty, czyli jestem zdeterminowany, żeby pewną rzecz zrobić, brak mi pieniędzy, no to okej, my mamy tutaj te pieniądze, ale koncepcja jest pana. Ona jest przemyślana, ona jest dojrzała, wkalkulowana w pana przedsięwzięcie, w pana biznes i wtedy my chętnie przyjdziemy. Myślę o takim przypadku. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, bo formuła naszego wydarzenia zakłada, że też możemy mówić po pierwsze w kuluarach, a po drugie po wszystkich trzech panelach jest pół godziny, tak naprawdę minimum pół godziny na dyskusję. Także pozwólcie, że będę się trzymał czasu, bo ułatwi nam to zrobić, a tym bardziej, że no tutaj ta konkluzja też jest akurat sama się narzuca, że w kontekście też naszego przesłania tego panelu, że im szybciej się przygotowujemy, im bardziej mamy skrystalizowane pomysły, im precyzyjniejszą wizję, to tak naprawdę łatwiej korzystać po te środki z różnych też źródeł, spinać, bo tutaj już nie starczyło nam czasu, ale przecież państwo też musieliście z różnych źródeł, ale też przy EC1 myślę, że będziemy mogli przy tym kolejnym module porozmawiać z jak różnorodnych źródeł, a tutaj jeszcze mamy do tego trzy filary w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Więc dziękuję uprzejmie za tę część. Zostajecie jeszcze państwo z nami, więc możemy tutaj dopełniać. Przepraszam, że musiałem przerwać, ale taka moja rola. Dziękuję bardzo.